Cześć wam wszystkim, z tej strony, Pan kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby sobie zagrać duo z hakerem, moi drodzy, duo z hakerem, z tym hakerem, co ostatnio żeście mi pisali na Instagramie, że chce mi usunąć konto i tak dalej, to dzisiaj sobie z nim zagramy duo albo nawet nie zagramy duo, tylko wam pokażę, moi drodzy jakby shot z live'a, bo to było na live'ie i nawet się w ogóle tego nie spodziewałem zresztą zaraz zobaczycie o co chodzi gdzie po prostu ten ziomek dołączył do mnie bo ja gram z widzami zawsze na live'ach zresztą jak chcecie ze mną pograć to zapraszam bardzo serdecznie na live'y bo wtedy niczego nie przegapicie moi drodzy i po prostu on dołączył jako kolejna osoba i z nim zagrałem meczyk i zaraz zobaczycie co się wtedy stało moi drodzy no i to jest właśnie ten chłop destoj moi drodzy, to jest właśnie ten ziomek ja go nie będę dodał do znajomych bo... nie mam po co zresztą, to nie jest żaden haker po prostu zaraz Zobaczcie, zobaczycie o co chodzi, zaraz wam też wytłumaczę jakim cudem on ma jeden pucharek, znaczy no w sumie zero praktycznie i ma tyle winów i tak dalej wszystko się moi drodzy wyjaśniło na tamtym live'ie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków no to stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie również kanał polecimy po 250 tysięcy subskrypcji oraz moi drodzy jak cokolwiek kupujecie w sklepie pamiętajcie o kodziku panda, myślę że nie trzeba wam przypominać ostatnio bardzo dużo osób wpisuje kodzik panda, więc mega dziękuję wszystkim za wsparcie kupujecie jakieś oferty za pieniądze, czyli na przykład gemy, albo jakieś inne oferty yy, za pieniądze również, no to podsłuchajcie na mojego Instagrama, macie go teraz na ekranie i ja was pozdrowię w jakimś przyszłym odcinku, a teraz przejdźmy już sobie do Shota z live'a. Co jest grane, widzowie? Gram z tym hakerem. Gram z tym hakerem, co ma zero pucharków, nie? Gram z hakerem, co ma zero pucharków. Przecież on teraz będzie jakby ze mną gra swój pierwszy mecz, że wbije jakiekolwiek pucharki. Miał jeden pucharek, a teraz będzie miał jakieś, jakiekolwiek pucharki po tym meczu. Czym on w ogóle gra jak bot? To Bot gra. To Bot gra. On gra jako bot i go wywali i nawet jak wygram, to on nie dostanie pucharków. To Bot gra. To widzowie gra Bot. Ty co jest? On nie dostanie puch... On tak nabija te winy? I mu się winy zaliczają a on nie gra. No i to... Aha, no debil. No i teraz się widzowie rozwiązała cała zagadka z hakerem. Cała zagadka z hakerem rozwiązana. Czyli on po prostu gra, ale wychodzi z meczu. I jak się skończy mecz, to on jakby dalej się nie loguje do gry i przez to, że on nie gra, bo bot za niego gra, bo widać, że to gra bot, a nie, nie ktoś, tylko to chodzi jak bot, to Win mu się zalicza do profilu, ale pucharków on nie wbija. I będzie miał dalej 0 pucharków. On no teraz akurat, nie on by coś bił, bo on grał tarą co ma 0. Patrzcie i teraz wrócimy, no mi niestety nic nie dodało, on jest offline, on wyszedł z gry i mimo, że zagrał mecz no to mu nalicza te zwycięstwa, ale yy, tego, ale nie ma przez to żadnych widzowie pucharków, no to już wiemy o co chodzi. Cała zagadka z Kakerem rozwiązana. A więc moi drodzy, tak jak widzieliście, no ziomek po prostu do mnie dołączył, do lobby, zagraliśmy giereczkę i się w sumie nic nie stało, ponieważ ten chłop wbija te winy w następujący sposób. Wchodzi do giereczki, rozpoczyna meczyk, wychodzi z gry, no i po prostu wchodzi do gry jak gra się już skończyła, przez co ma moi drodzy właśnie cały czas po te 0 pucharków. Ponieważ jakby gra za niego bot, a jak gra za was bot, moi drodzy, a nie wbijecie przed skończeniem się meczu, no to nie dostaniecie pucharków więc on po prostu w taki oto sposób nabił tyle oto tych winów. No po prostu wchodzi, nie gra i tyle, gra sama się toczy. On nic nie robi i te winy od iluś tam pewnie miesięcy albo nawet lat już wbija właśnie w taki sposób i to nie jest żaden haker, po prostu no jakiś 10 typa się zmówiło i robią to w ten sposób, gdzie no, nie jest to nic szczególnego. Wystarczy wyjść z gry, więc każdy z Was może być takim hakerem, moi drodzy. No, ale my już nie o tym nie będziemy dodawać. Go znamy, Nie będę już nagrywał żadnych filmów o tym, bo się wszystko rozwiązało. Ale mam kolejny jakiś dziwny klan, więc możliwe, że niedługo pojawi się następny odcinek. Więc obserwujcie, moi drodzy, mnie na Instagramie. Zasubskrybujcie kanał, wtedy niczego nie przegapicie. Bo najczęściej jestem aktywny tutaj oraz na moim Instagramie. Więc gorąco polecam. No i dobra. Poróbmy sobie tutaj kogoś, zagramy sobie z dwie giereczki, może dobijemy akurat 400 pucharków na, na perl, fajnie by było jakby się udało dobić. No i wpadajcie widzowie też na live'y, bo na live'ach właśnie czasami się dzieją takie rzeczy jak z tym hackerem, to byście już to widzieli na live'iku, a tak to widzicie to dopiero dzisiaj na odcinku. Ci, kto nie wbijają na live'y, więc gorąco polecam wszystkim wbijać na live'iki, widzicie nawet hakerzy mnie oglądają na live'y, bo on musiał oglądać live'a i próbował wbijać, aż mu się w końcu udało wbić do lobby, bo ja podaję zawsze kod do drużyny i kto pierwszy wbije ten zagra, no i akurat mu się udało i zagrał ze mną ten meczek, więc tak to wyglądało. Później, jak dobrze pamiętam, moi drodzy, to jeszcze wbił z drugiego konta i też takie konto, co ma 0 pucharków i też zagrał i właśnie tak samo po prostu wyszedł, ale już wam tego nie pokazuję, bo nie mam tego nagranego, a po drugie na live'ach lecą piosenki z prawami autorskimi, więc nie będę tego puszczał na odcinku. Eee, dobra, tutaj prawie by się udało porobić tego skorbusa. Tego się uda porobić, tego też się uda porobić, bardzo ładnie. Szybkie, moi drodzy, tutaj... Yy, szybkie kile i powinniśmy, moi drodzy, wygrać. Czekam, aż tutaj podejdzie sobie jakiś jeden ziomek. Mam praktycznie naładowane do fulla, jeszcze mam kliknięty gadżet. Ojoj, no i kolega pada bardzo ładnie. 10 do 1. Udało nam się wygrać. Lecimy sobie z jeszcze jedną giereczką. Może jeszcze dwie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Spróbujmy dobić te 400. Jakby się udało dobić 400 pucharków na perl, to by było spoko. W ogóle wszystkie te odcinki, które widzicie przez ostatnie 3 dni, czyli dzisiaj jest chyba piątek, jak to oglądacie. No to, moi drodzy, wczorajszy odcinek i odcinek który był w środę, to wszystko jest nagrywane w jeden dzień, bo dzisiaj odblokowałem tą Perl więc nagram odcinek, gdzie odblokowałem Perl, potem wbiłem 49 tysięcy. No i jeszcze teraz nagrywam właśnie ten odcinek z tym hakerem, więc wszystko, moi drodzy, jest nagrywane jedno za drugim tak naprawdę. Ale to też dlatego, że właśnie niedługo będę miał tą przeprowadzkę do Katowic i będę musiał ogarniać wszystko i tak dalej. Nie będę miał na tyle czasu, więc jak dzisiaj mam taki luźniejszy dzień, to wiem nagrać trochę więcej odcinków, żeby mieć spokój i potem tylko live'iki sobie odpalać a właśnie już od przyszłego tygodnia myślę, że już będę cały czas w Katowicach mieszkał jeszcze właśnie muszę ogarnąć całego kompa i tak dalej na którego żeśmy zbierali ostatnio donajty kto był na live'ach to wie więc wszystko będę wam wrzucał, myślę, że na instagrama może też w jakimś odcinku się pojawi coś więc obserwujcie moi drodzy mnie na instagramie, subskrybujcie kanał to wtedy niczego nie przegapicie dobra, pasowałoby ich tam podjechać bo oni mają Loa. Okej, okay, ten kruczek to w ogóle nie ma życia, więc fajnie by było go trafić. To co jest niefajne, znaczy fajne i niefajne w tej postaci, że nie wolno tak spamować za bardzo tymi atakami. Lepiej sobie poczekać na spokojnie, jakby naładować te mocniejsze ataki, bo im ten pasek jest dalej naładowany, tym mocniej bijecie. Niż po prostu strzelać randomowo, bo to w sumie Wam nic nie daje. A czy ktoś jest na blisko, czy na daleko, no to zobaczcie, jaki ja robię damage. Tak naprawdę jest to nieważne, nawet postaci na blisko możecie porobić tą postacią, więc tak to wygląda. E, dobra, mam znowu naładowane na fula, tutaj sobie bez problemu jego robię. Tutaj by pasowało, porobi tą Jackie, więc fajnie, jakby ona tu podeszła. Dziękuję bardzo. Ok, padła, pięknie. No i znowu, moi drodzy, ładujemy sobie, cyk, jeszcze tego porobiłem. Tutaj jeszcze porobię, bardzo ładnie. Tutaj jeszcze Jackie, Jackie jakby się udało dobić, dobra, pięknie. No i mamy wina, moi drodzy, więc jak widzicie, nic trudnego w wbijaniu tej perły nie ma. No po prostu to jest win za winem, 7-0 statystyki. Zagrajmy sobie jeszcze jedną, niech będzie, moi drodzy, do trzech razy sztuka. Walniemy sobie jeszcze jedną tą giereczkę. I, no, bez problemu myślę, że 30 rank powinien siąć. Zobaczymy, jak będzie wyżej. Wyglądało to wbijanie, ale szczerze mówiąc jest to jedna z najłatwiejszych postaci do wbijania od jakiegoś roku chyba w Besie. naprawdę, tak łatwo nią idzie granie, jest tak open na tym 11 levelu i to jeszcze nie mam hiperdoładowania widzowie, hiperdoładowanie za 10 dni dopiero wychodzi za yy, golda, więc yy, no myślę, że ja wbiję najpierw 30 ranka, a potem dopiero kupię hiperdoładowanie tak mi się wydaje, bo... No nie będę czekał 10 dni, żeby ją wbijać, skoro mogę to zrobić wcześniej. Niedługo też pewnie wbije 50 tysięcy pucharków, bo już mam jakieś 49, 200 chyba, czy coś takiego. Więc yy, myślę, że też taki odcinek się pojawi. Ukończymy w tym momencie też Aleję Pucharków, bo aktualnie Aleja Pucharków się kończy na 50 tysiącach. Więc spoko szczerze mówiąc, że nam się uda po raz już chyba trzeci w mojej karierze BS-owej ukończyć Aleję Pucharków. Na początku Aleja się kończyła na 14 500 widzowy, więc myślę, że... Praktycznie każdy z Was aktualnie co ogląda ten odcinek jakby miał aleje w biton, ale wtedy ciężko się wbijał te pucharki, więc w bicie 14500 to już był dosyć duży wyczyn. Potem było coś chyba powyżej 30 tysięcy, albo od razu 50, już nie pamiętam jak to wyglądało. Możecie napisać w komentarzach, jak ktoś z Was pamięta. Eee, dobra, gdzie oni wszyscy padli? Aha, tam ci wszyscy padli spokojnie, ja sobie naładowałem tutaj pięknie. Spajka jakbym. Aha, niestety nie dałem rady porobić. Dobra, muszę widzowie się skupić, nie ma już tutaj zbędnego gadania o jakichś innych rzeczach. Po prostu lecimy i niszczymy tych ludzi po kolei, bo inaczej przegramy meczik. Jest 7 do 4, a pasuje to wygrać, więc y, mamy mieć 3 winy w tym, meczu, w tym odcinku, więc będą 3 winy, tylko proszę, nie padajcie co 5 sekund. Bardzo by było fajnie, gdyby te moje skorbusy nie padały co chwilę, bo inaczej będzie ciężko ich wykarować. Dobra, tutaj spajka sobie ładnie pociśniemy, bardzo ładnie, 7-8, moi drodzy. Jeszcze tutaj tego kolcika, jakby się udało, bardzo ładnie, 8-8. Tutaj jeszcze Mr. P sobie wjedziemy, okej, okay, dobra, dobiję go? Nie dobiego. dobra, dobiłem go, ale też padłem, 9-9. Mam nadzieję, że oni teraz nie padną, proszę, tylko nie padnijcie, ja już tam lecę i kogoś porobię. Na spokojnie, ja sobie bez problemu poradzę, tam trzech przed chwilą porobiłem i padłem na końcu, bo już nie miałem życia, ale teraz, moi drodzy powinno być git, dobra zmarnowałem niestety ale teraz dobiję, 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 dobiję nie, padłem pierwszy, nie wierzę w to dobra, szkoda gadać widzowie, kończymy ten odcinek to jest aż wstyd, że ja przegrałem naprawdę masakra masakra widzowie, ja nie wiem co tu się stało, nieważne ważne moi drodzy, że y, sytuacja z hakerem się rozwiązała żadnego konta mi. oczywiście nie zbanują są to jakieś zwykłe randomy, co po prostu postanowiły, że stworzą jakieś tajemnicze konto i wbijają w niewiadomy sposób pucharki, znaczy nie pucharki, tylko winy, ale już wszystko się rozwiązało. Nieważne, ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to kliknijcie w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!